Witam serdecznie, Trygon Powietrza na moim kanale Bliźnięta Wagi oraz Wodniki. Zapraszam kochani do czytania tygodniowego od 22 do 28 kwietnia. Sprawdzimy energię na nadchodzący tydzień, pracę, finanse, uczucia oraz zdrowie. Przypominam, że czytanie jest ogólne, dlatego nie musi rezonować z każdym z Was. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, zapraszam do kontaktu. Adres e-mail znajdziecie w opisie pod tym filmem. Wykonuję czytanie z odpowiedziami na Wasze pytania, czytania partnerskie, miłosne, miesięczne oraz roczne. Wykonuję również bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie. W dziale karty społeczność na moim kanale zamieściłam zdjęcia wraz z opisami. Warto sobie przejrzeć, przeczytać, dobrać odpowiedni kamień dla swojego znaku zodiaku bądź ascendentu, jaki macie, tak żeby Was chronił jak osobisty talizman. Także moi drodzy, zachęcam raz jeszcze, a tymczasem przejdźmy do czytania. 22-28 kwietnia, zaczynamy od zodiakalnych bliźniąt. Moje drogie bliźnięta, co też dla Was przyniesie ten tydzień? Kończy się retrogradacja Merkurego, także już teraz ruszamy do przodu z działaniami. No i pięknie, jest harmonia, jest stabilizacja, jest spełnienie marzeń. O, jakie Wy macie piękne karty, jakie Wy macie cudowne energie. Przede wszystkim sprawy zawodowe, ale i uczuciowe tutaj ruszą, kochani. Gwiazda, spełnienie marzeń, umiarkowanie, cesarzowa, Rydwan, no naprawdę. Dziewiątka kielichów, pełnia szczęścia, zadowolenie, satysfakcja. Zobaczcie, odwracacie się od negatywnych ludzi, negatywnych sytuacji. To, co Was uwierało, to, co Was męczyło, odchodzi w zapomnienie. Generalnie, kochani, ruszacie naprzód, przed siebie, tak? Wszystkie stare energie, wszystkie osoby na niskich wibracjach już nie będą z Wami tutaj rezonowały. Będziecie dobrze czuć, co jest Wam przeznaczone, w jakim kierunku podążać. Będziecie się odsuwać od negatywnych ludzi, od osób, które nie wnoszą nic nowego do Waszego życia. Ktoś, kto Was ranił, zdradzał, obniżał Wasze poczucie własnej wartości, te osoby odchodzą do przeszłości. Tutaj, kochani, jeżeli jesteście singlami, możecie poznać wodnika, raka, ewentualnie rybkę w tym tygodniu do związku. Osoby bardzo uczuciowe, empatyczne, pełne miłości, z sercem na dłoni. Teraz ogólnie zaczniemy przyciągać osoby o wysokich wibracjach, które są nam przeznaczone, czyli tak jakby osoba z poprzedniego wcielenia, osoba, którą nam przesyła wszechświat do naszego życia, tak? I ta osoba będzie spełnieniem Waszych marzeń, Wasze wcześniejsze manifestacje, afirmacje zostają wysłuchane. Tutaj mamy dużo uczuć, dużo miłości i bardzo szybko coś rusza do przodu. Może macie jakiegoś raka zodiakalnego w otoczeniu, bo też karta Rydwana to karta raka, tak? Czyli ruszenie w uczuciach, może spotkanie z taką osobą, ale coś się bardzo szybko zadzieje. Także kochani, bardzo spokojny, bardzo taki umiarkowany tydzień. Dogadanie się z ludźmi na wielu płaszczyznach życia, stabilizacja, zadowolenie, no i w pracy sukcesy, kochani. No jesteście w energii cesarzowej, czegoż chcieć więcej, tak? Tak naprawdę cesarzowa pokazuje spełnienie, pokazuje stabilizację, docenienie. Być może macie własną działalność, prowadzicie własne firmy, czujecie się po prostu jak w siódmym niebie. Wszystko Wam sprzyja, wszechświat Wam sprzyja. To jest w ogóle tydzień dla Was, moi drodzy. Przecudowne macie energię, naprawdę macie przepiękne karty. Tu jeśli chodzi o zdrowie, szóstka kielichów. Możliwość otrzymania choroby dziedzicznej, to są jakieś defekty genetyczne, ale tak jak mówię, no czytanie jest ogólne i ja tylko zawsze mówię, jakie znaczenie ma karta, co nie musi oczywiście oznaczać, że dla każdego jest taki przekaz, tak? Natomiast cieszy mnie to, że i sprawy uczuciowe, i sprawy zawodowe naprawdę na najwyższym poziomie. Kochani, tego się trzymajcie, myślcie pozytywnie, przyciągajcie to, co dobre, bo to, o czym myślicie, to przyciągacie do Waszego życia. Karta wyroczni, trzymaj się swojej wizji. Przepiękne przesłanie dla Was, moje drogie bliźnięta. Naprawdę macie wspaniały tydzień. Życzę Wam pozytywnej energii, pozytywnych wibracji, pozytywnego nastawienia. Wszystkiego dobrego, kochani. Zapraszam do czytań prywatnych i po bransoletki z Waszym znakiem zodiaku. Przejdźmy do kolejnego znaku, jakim jest waga. Moje drogie wagi. Moje drogie wagi,
No, u Was też bardzo ładny tydzień, podobnie do bliźniąt, natomiast Wy zamykacie jakieś problemy finansowe. Powiem Wam tak, tutaj bardzo się martwicie o finanse, o pracę. Być może czujecie się wykorzystywani, niedocenieni, więcej pracy dostajecie, mniej wynagrodzenia za to, bo tutaj mam odwrócenie się od tego, tak? Czyli część z Was będzie ogólnie rezygnowała z pracy. Być może zmieniacie na jakąś inną, bo są problemy finansowe. Co Was może zasmucić? Szóstka pentakli, brak równowagi, tak? Finansowej, brak takiego spełnienia. Wy chcecie czegoś nowego. Tutaj widzę osoby, które ogólnie odchodzą od jakiejś pracy na etacie i zakładają własne firmy. Wy chcecie być na swoim, wy chcecie działać na własną rękę. Nie chcecie być od nikogo zależni i tutaj karty pokazują, że jeżeli macie takie zamiary, i boicie się na przykład założyć własną działalność, bo nie wiecie, z czym to się je, jak to ugryźć, tak, jak to się później rozkręci. Nie bójcie się, macie przepiękne przesłania tutaj, kochani, macie wsparcie przyjaciół, rodziny, najbliższych, także tutaj możecie na nich liczyć. W ogóle macie szansę poznania bratniej duszy. Jeżeli chodzi o znaki zodiaku, do uczuć to jest ryba, rak, skorpion. Takie osoby mogą tutaj być Wam bardzo przychylne. Takie osoby możecie również poznać do związku. Gdzieś na wyjeździe, gdzieś z daleka, może wyjeżdżacie gdzieś, może gdzieś będziecie się przemieszczać albo przez internet, tak, online, bo to w tych czasach też jest bardzo częste. Macie szansę bardzo szybko kogoś poznać. Tu się zacznie od romansu, ale wy poczujecie, że to jest wasza bratnia dusza, bo będzie takie przyciąganie energetyczne. Poczujecie, jakbyście byli jedną duszą w dwóch ciałach, taki magnetyzm, tak? Więc no naprawdę macie przepiękny tydzień, kochani. Odcinacie toksyków. Dużo ludzi będzie odchodziło z waszego życia, które już nie są na waszych poziomach wibracji, które gdzieś tam po prostu niżej wibrują, nie jest wam po drodze. Teraz jest taki czas po prostu, żeby zamykać to, co negatywne i idziemy w stronę światła, kochani. No i tutaj też karty pokazują, że po tej retrogradacji Merkurego zaczyna się wszystko tak jakby nam ukazywać. Wszystko zaczynacie widzieć takim, jakie jest, a nie takim, jakie było gdzieś przez różowe okulary. No i kochani też, no, będziecie robić rotację, jeśli chodzi o swoich znajomych, o osoby w waszym otoczeniu. Nie chcecie przebywać z wampirami energetycznymi. Zdrowotnie umiarkowanie. Tutaj są problemy z nogami, z chodzeniem, ze stawem biodrowym. Czasami karta pokazuje możliwe inwalidztwo, ale tak jak mówię, ja tylko czytam znaczenie kart. Natomiast pamiętajcie, Was jest dużo na kanale, nie z każdym to musi rezonować. Karta wyroczni, energia nabiera rozpędu. Także w tym tygodniu, kochani, będzie się działo na poziomie energetycznym bardzo, bardzo dużo. Ja Was oczywiście zapraszam do czytań prywatnych i po bransoletki z Waszym znakiem zodiaku. I na koniec wodniki, osoby spod znaku wodnika. Co też dla Was, kochani? Tu mi się pokazuje ktoś z przeszłości, kto był Waszym stałym partnerem, mężem, partnerką, żoną, w zależności od tego, czy słuchają mnie panie czy panowie. Ktoś, kto próbuje tutaj jeszcze Wam mącić w życiu, jeszcze ta osoba się pokazuje. Tutaj jakieś zdrady, trójkąty miłosne i jakaś walka, kłótnia, tak? Macie jakąś nieprzepracowaną jeszcze relację z kimś z przeszłości, to było w zawieszeniu. Ta osoba wraca, żeby zakończyć to wszystko, co nie oznacza, że macie do siebie wrócić, tak? Chodzi o to po prostu, żeby zakończyć karmę. Zamknąć drzwi raz na zawsze, wyrzucić klucz i nie wracać do tego, bo tak długo jak patrzymy na niezamknięte drzwi, to tak długo przed nami nie otwierają się nowe, kochani. Także trzeba zamknąć przeszłość, karmiczne sprawy z ludźmi. Teraz kończy się retrogradacja Merkurego. Ogólnie wchodzimy w taki czas, gdzie będziemy myśleć o sobie, o dobrych wibracjach, będziemy przyciągać ludzi na wysokich wibracjach, będziemy tworzyć nowe związki, nowe relacje. Właśnie z osobami, które z nami rezonują. Także tutaj pokazuje mi się dużo nowości, dużo takich sytuacji, gdzie wy po prostu robicie porządki, tak? Sprzątacie tutaj w swoim życiu. Będziecie definitywnie zamykać drzwi. Ja w ogóle widzę, że nabieracie takiej siły, takiej odwagi, determinacji do działania. Chcecie wszystko już mieć pozałatwiane. Jeszcze są jakieś konflikty z ludźmi. Jeżeli macie stały związek, to może się okazać, że partner był nieuczciwy. Tutaj ewidentnie widzę trójkąty miłosne, że mogły być zdrady. Też mam sytuację, gdzie ktoś na kogoś mógł rzucić spętanie miłosne, bo tu są jakieś takie w ogóle magiczne działania pokazane,
że ktoś kogoś chciał odbić właśnie siłą magii, czarnej magii. Tu są spętania pokazane ewidentnie, więc jeżeli macie z czymś takim do czynienia, bądź gdzieś tam podejrzewacie, to tak jakby wiedzcie, że po prostu jeżeli ktoś się odwraca albo ktoś nagle do kogoś odszedł, no to tutaj musiało coś być zrobione, tak? Tu są nieprzespane noce, jakieś problemy właśnie ze snem, problemy ze zdrowiem, więc trzeba będzie na to zwrócić uwagę, kochani. Finansowo pięknie, stabilizacja, król pentakli, cesarz, no naprawdę super, macie wsparcie jakiegoś starszego mężczyzny. Tu jest własna działalność, bądź jeżeli macie z kimś spółkę, również będziecie zadowoleni, bo pieniądze będą w końcu jakieś efekty waszej pracy, waszych działań. No i ogólnie widzę tutaj, kochani, dużo wyższe finanse. Wychodzenie z problemów, z długów, wpadniecie na jakiś genialny pomysł, który też przyniesie wam no, finanse na przyszłość. Zdrowie ogólnie dobre, tylko przyjrzyjcie się, kochani, temu właśnie, że nie śpicie po nocach. Jeżeli macie problemy ze snem, to trzeba tu jakoś temu zaradzić, tak? Jakieś medytacje, no nie wiem, bo kochani, często właśnie do mnie piszecie, że tabletki nie pomagają na senne, że ziółka nie pomagają. Może faktycznie medytujcie, słuchajcie muzyki relaksacyjnej przed snem, bo dużo ludzi też włącza te telefony, ogląda TikToki, krótkie jakieś filmiki i później spać nie mogą, bo mózg jest po prostu rozkojarzony. Trzeba się wyciszyć, odłożyć telefon na bok, skupić na pozytywnych myślach, tak żebyście, kochani, po prostu czuli się dobrze, tak? Żeby tutaj was nic nie rozpraszało, a przede wszystkim właśnie te telefony. No bo każdy się nauczył zasypiać przy telefonie, no i no niestety później tak jest, że po prostu mózg jest rozstrojony, nie możemy zasnąć, albo śnią nam się jakieś głupoty, jak to się mówi potocznie, także warto tutaj, kochani, na to zwrócić uwagę. Karta wyroczni dla was, wnioski są na wyciągnięcie ręki. Także tak to wygląda. Ja was oczywiście zapraszam do czytań prywatnych i po bransoletki z waszym znakiem zodiaku. Wspaniałego tygodnia, do usłyszenia.